Halo, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w odcinku innym z CSGO, gdyż jutro rozpoczynają się mecze na Kolonii 2016. Dziś chciałbym obstawić, kto wygra, chciałbym wam pokazać moje typy, kto według mnie wygra i otóż zaczynajmy. Dzień pierwszy. Australis versus... Ja tu mam kartkę, sobie wszystko zapisałem. Prawda jest taka, że nie znam się na zawodnikach. Serio. Nie znam się na zawodnikach. Obstawię mniej więcej, typując, kto ma większe szanse w meczu. I wiecie, rozumiecie, żeby też więcej punktów. Mam nadzieję, że dużo ich nie stracę. Australis versus Team Dignitas. Tu zdecydowanie obstawimy sobie na Australis. Autoryzuj. Obstawiamy na Australis. Pyk, wytypuj. Nie wiem, jak to wygląda, czy my dostajemy z powrotem te naklejki, czy jak wygramy dostajemy dwie, czy po prostu nawet jak przegramy zwracamy nam. Nie mam zielonego pojęcia, jak to wszystko wygląda. Pierwszy raz to w życiu robię. Drugi mecz i mówię troszeczkę ciszej, gdyż rodzice śpią. Jakby co, bo jest druga w nocy. Counter Logic Gaming versus Gambit Gaming. No i tu, szczerze mówiąc, zastanawiałem się bardzo długo. Szczerze mówiąc, myślę, że Counter Logic Gaming, ale Gambit, no jednak Gambit. Obstawię jednak na Gambit, choć tutaj nie jestem pewien. Kolejny mecz, Navi versus Flipside Tactic. I tu zdecydowanie obstawimy sobie oczywiście. O nie, czemu klikam anuluj? Oczywiście obstawimy sobie na Navi. Na tu zwincerę. Ninja in Pyjamas versus Optic Gaming. Tutaj gdzie mam kartkę, gdzie jest Navi versus Flipside i tu oczywiście obstawiamy na Navi. Szczerze nie zastanawiałem się, nie analizowałem tego, jak zawsze, jeżeli obstawiałem coś, zawsze analizowałem to bardzo, bardzo dokładnie, kto ma jakie szanse, kto ma co wygrać, jaki zawodnik ma co. Serio, wszystko i niemal, no naprawdę duża frekwencja wygranej. Tu jechałem to, co mi mówił rozum, serce, chwila analizy, kto co ma większe szanse, kto ostatnio jest w formie, kto nie. I to wszystko, więc za dużo drużyn, żeby wszystko analizować i za mało czasu, jest druga w nosy. Ninja in Pyjamas versus... to nie było już? Nieważne. W każdym razie tu oczywiście obstawimy na NiP. Come on, macie mi to wygrać, nie? Jutro oglądamy, nie ma szans, nie? Znaczy nie ma szans. Czy ja nie kupiłem dwóch naklejek NiPu? Sprawdźmy z ciekawości. Chyba... A nie, kupiłem jeden. No także spokojnie. Dobra, obstawiamy oczywiście dalej. Liquid versus Envias. Tu obstawiłem na Envias. Choć to chyba też była trudna decyzja. Tak, to była trudna decyzja. Szczerze myślę, że Envias to wygra. Mam nadzieję. Virtus Pro versus Mousesport, tu oczywiście. Kurde, czuję, że Mousesport może to ugrać, ale serce mówi Virtusi i tu inaczej postąpić oczywiście nie możemy. SK Gaming versus G2 Sports, czy jak eSports, G2 eSports. Tu miałem problemy. Jednakowoż G2 po prostu. G2 i oczywiście Fnatic FaZe Clan, mimo to, że oby te dwie drużyny są na topowym, światowym poziomie, ale myślę, że jednak Fnatic wygra to. Także typujemy na Fnatic. I tak wygląda pierwszy dzień rozgrywek. Oczywiście, zobaczymy, mam nadzieję, że wszystko tu się ugra. Jeżeli będzie 100%, to po prostu wygrałem życie, nie? To dostanę tam kilka punktów. 24 do brązu mi brakuje. Liczę na złoty. Pierwszy raz obstawiam, liczę, że złote trofeum Pikema dostanę. Drużyny marzy. No i tu jest
Tu naprawdę miałem problem, ale mówię, dobra. Także tak, serio, nie znam się na tym, więc nie krytykujcie. Na Komandosa obstawiłem na Navi, bo ma duże szanse na wygranie. Bardzo duże z Flip Side. Więc mam nadzieję, że on to ugra. I Edward tutaj powinien mieć więcej fragów niż zgonów. Jeżeli to wygrałem, to tak powinno być, więc tak obstawiamy. Okej, zautoryzowałem. Powinno już być, powinno dojść. Edward? Jest Edward. Król klaczów. Szczerze mówiąc, nie wiem. Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. Serio, nie mam zielonego pojęcia. I zastanawiałem się, ale jakby tu nie dać naszego może naszego dzika Snaxa, co? Plus 4 punkty za zabójstwo, każdy będąc ostatnim członkiem drużyny. Ale nie wiem, jak to będzie. Nie wiem. Szczerze mówiąc, po prostu nie wiem. Po prostu nie mam zielonego pojęcia, jak tu obstawić. Nie wiem. Może dać białego, choć biały nie ugrywa jakichś nigdy klaczy. Nie kojarzę, żeby ugrywał jakieś mega klacze. Ja myślę, że dajemy naszego Snaxa dzika, nie? Snax dzik. Nie przynieś mi wstydu, nie? Jutro masz tu ugrywać klacze i koniec, kropka. Snax, do boju. Ty, nie wiem, czy mi starczy hajsu na wszystko. Jak tu naklejki po 1,30? Dobra. Halo, proszę o tańsze naklejki. Snaxik. Dajemy Snaxa, nie ma. Wojownik rundy Eko to był kolejny mój problem. Z racji tego, że naprawdę ja się nie znam, ale tutaj wytypowałem sobie jakimś cudem, nie wiem, po prostu wytypowałem nam białego. Dlaczego biały? Nie mam pojęcia. Po prostu biały. Choć czekajcie, bo tu można. Zabójstwo z pistoletu i to jest bardzo ciekawe. Niko z Counter-Logic Gaming. Zobaczymy, czekajcie. Counter Logic Gaming gra CSG, CLG gra z kim gra? Gra CLG? Może Kozire. On ma dużo też zabójstw z pistoletu, widzę. EASK gra z G2, na które postawiłem, ale myślę, że dobra, chuj. Choć nie, to będzie bez sensu, bo chcę obstawić na zawodnika, które obstawię na przegraną drużynę? Bez sensu. Może ja bym obstawił kogoś z Fnatic. Fnatic. Może właśnie biały. Chciałem obstawić białego, tutaj mam zapisane biały. Dobra. Chuj. Przepraszam. Idziemy z białym. Biały leci. Ja bym sobie kupił taką. Ty, ale tania jest folia. Tylko kilka centów droższa. No to bierzemy w folii białego. A co? Mam nadzieję, że to nie stracimy, jeżeli przegramy. Trochę przypał by był. Że sobie kupiłem troszeczkę z folii, a tu jebut. No to biały w folii serdeczny leci. Pierwsze zabójstwa i tutaj nie miałem pojęcia kierowałem się totalnie statystyką i tutaj na pierwszym, nie no, na pierwszym nie, ale gdzieś tu w oddali widzimy Flamiego, który ma raczej powinien ze spokojem wygrać mecz z Flipside. Dlatego Flamey, let's do this. Come on, go to me. Widzicie, folia kosztuje tu 2,30, a naklejka sama 40 groszy, centów. Więc niestety nie stać mnie. Znaczy, może stać mnie, ale nie będę kupował folii. Flamey, come on. I snajper. I tu, z racji tego, gdyż Fnatic ma, myślę, ze spokojem to ugra, wybrałem sobie, może z tej strony pojedziemy, jaki Kerims, come on. Z tej strony. I tu, jako z AWP-era, wybrałem sobie. Kogo ja wybrałem? Tu wybrałem teoretycznie Olofa, ale może Guardian?
A nie, to są z tego. Lol, czekajcie. Halo, kto strzela za WP? No, Olof strzela. A Guardian? Też? Fallen? Może JW? A może Olof? Najlepszy wybór. Dobra, wybierzmy Guardiana, który... Uno secundo, signore, por favore, grande. Ups. Dzień dobry, witam z powrotem. I snajper, Guardian. Dlaczego Guardian? Nie wiem. Troszeczkę mam dawna, więc... Ło, kurwa! 4 euro! Co? Trzy... Co? 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 Serio? Serio? Puch, foli kosztuje 7. I chyba sobie kpić, jak ja mam kurwa... Dobra, chuj. Ja płacę 3,30. Poświęcenie, ludzie. Poświęcenie. Wiecie, ile mam hajsu? 2 i pół euro mi zostało. Muszę sobie zarobić w trakcie... Kiedy będą mecze. Zgłoś drużynę. Tak, dziwny. Ej, lol. Mam 3 z Navi i 2 z Virtusów. Zablokuję. Chuj. Ale jestem głupi, nie? Co ja zrobiłem? Dobrze. Także oto jest teraz mój ekwipunek z tym wszystkimi naklejkami. Tylko naklejka białego mi się podoba, bo była tania. Gdzie jest biały? Gdzie jest naklejka białego? Halo? Snacks, Virtusi, Fanatic. Zresztą dobra, nieważne, mam nadzieję. Gdzieś tu powinno być. Zaraz o, to jest naklejka folii białego, bardzo fajna. Se nakleję później gdzieś. Albo sprzedam, jak będzie droga. Także tak. Także to by było tyle dzisiaj. Dzięki, że obejrzeliście. Możecie się gdzieś tam kierować też moimi słowami. Troszeczkę w tym siedziałem, aczkolwiek teraz długo w tym nie siedzę. Także wiecie. Tak wygląda mój skład. Jeszcze raz wam pokażę. Tak wygląda skład, tak wygląda typy tych wszystkich. No i co? Lecimy po złoto. Dawać Virtusi, liczę na Virtusów. Tutaj będzie trudny mecz. Mam nadzieję, że wygrałem i trzymajcie się ciepło. Do jutra w sumie, bo jutro kolejny dzień zmagań z pucharem. Trzymajcie się jeszcze raz. Pa, pa.